Kude Polonie z jednym z najważniejszych wyścigów. W ogóle największą imprezą, która się odbywa w Krakowie, oprócz turnieju w siatkówki, a więc normalną rzeczą jest, że te emocje są tutaj zawsze duże. Tym bardziej, że od 2008 roku wyścig się albo zaczyna, albo kończy w Krakowie. No raz było tylko tak, że był etap na czas. Chcemy, żeby Kraków funkcjonował nie tylko jako miasto kultury, miasto literatury, dziedzictwa, historii, te wszystkie elementy, o których wiadomo, ale także usiłujemy zrobić, żeby miasto było pokazywane jako miasto sportu. I od wielu lat nam się to udaje, coraz lepiej, coraz bardziej, a Tour de Pologne jest właśnie jedną z takich imprez, które podtrzymują ten wyjazd. Kraków jest dla Tour de Pologne tak jak Paryż dla Tour de France. Zawsze o tym mówimy, ponieważ jest to przepiękne miejsce, a Tour de Pologne to oczywiście wielkie emocje sportowe, ale przede wszystkim też promocja naszego kraju, promocja najpiękniejszych miejsc, które mamy. No i myślę, nie wyobrażam sobie, żeby nie pokazać Krakowa przy okazji Tour de Pologne, gdzie ta transmisja trafia do ponad 100 państw na całym świecie, czyli w tym roku doszły jeszcze 3 kontynenty. Doszła Ameryka Północna, Południowa, doszła Afryka, oczywiście Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, Australia, no więc warto przy okazji sportu promować Polskę, promować tak piękne miejsca jak Kraków. Kraków to jest marka na świecie, najbardziej rozpoznawalna polska marka, więc myślę, że tak jak nas promuje Tour de Pologne na świecie, bo nie tylko w Europie, tak i my dodajemy tą markę Krakowa, aby ten tour był jeszcze lepszy, a nasze miasto, żeby po prostu było znane nie tylko w Europie, ale na całym świecie.